rozpoczynamy od stworzenia wybranego napisu za pomocą narzędzia tekstowego, a następnie zmieniamy jego wypełnienie oraz kolor linii. Samo narzędzie zostało stworzone na wzór znany nam z programu Word, dzięki czemu z rozwijanej listy możemy wybrać dowolną czcionkę, a sam napis zmniejszyć lub zwiększyć według upodobań. Kolejnym krokiem są poszukiwania odpowiedniego obrysu dla naszej naklejki. Możemy stworzyć go samodzielnie lub wybrać z biblioteki wzorów. Zależy nam tylko na kształcie, dlatego zmieniamy jego kolor na przeźroczysty i dopasowujemy do napisu. Aby uniknąć kłopotów z idealnym dopasowaniem napisu do środka koła, możemy zaznaczyć oba elementy i użyć opcji Wyrównaj do środka, dzięki czemu program zrobi to za nas. Kolejnym krokiem jest odpowiednie dopasowanie strony do opcji Print and Cut. Dzięki nadrukowanym znacznikom plotter odczyta położenie strony i elementów, które ma wyciąć. Szare linie na brzegach kartki to granice druku, natomiast czerwone to granice cięcia plottera w danym projekcie. Czas na przygotowanie arkuszu do druku. Warto pamiętać, aby przed powieleniem naklejki na całą stronę zaznaczyć linię cięcia, ponieważ chcemy wyciąć sam obrys bez wewnętrznego napisu. Po dokonaniu tego szybkiego zabiegu rozmieszczamy elementy na stronie. Możemy użyć szybkiej opcji wypełnienia strony, natomiast jeżeli chcemy zmieścić na niej więcej naklejek, zaznaczamy je i wybieramy opcję duplikuj. Następnie cały projekt delikatnie ustawiamy w liniach cięcia. Wybieramy ikonę drukarki i opcję Drukuj. Jeżeli zależy nam na wyższej jakości wydruku, zmieniamy ją w ustawieniach. A następnie drukarka rozpoczyna wydruk. Tak przygotowaną stronę aplikujemy na matę i wkładamy do plottera, nie zapominając, aby ustawić ostrze na odpowiedni numer. W Silhouette Studio wybieramy w opcjach cięcia biały papier samoprzylepny, a następnie klikamy Wyślij do siluet. Plotter wycina nasz projekt, który prezentuje się tak. A Wam oczywiście życzymy dobrego dnia i zapraszamy do wycinarni.